Dzisiaj świnie otworzymy sobie aż 12 mega świń. Jest to jeden z większych openingów, więc oglądajcie. Takie rzeczy, które wpadły, to wy sobie nie wyobraźcie, widzowie. Nie spodziewałam się tego. Oglądajcie do końca. Ale pierwsza jest kompletnie pełna 20 stodropów, więc jest to po prostu super. Ale dobra, widzowie, bez przedłużania lecimy. Pierwszy stodrop super. Czekam, aż zrobię tak, żeby się dało punkty mocy skipować, bo naprawdę troszeczkę mnie to wkurza. Ale dobra, drugi stodrop. Trzeci, nie, na razie widzowie, nic nie leci, kompletnie. Jakby spoko, monetki poleciały, więc nie skomentuję. Nie, to jest jakiś najgorszy drop. Na razie jest okropny drop, troszeczkę monetek, a więc fajnie, ale... Dobra, kolejne monety, jest szansa jeszcze. Nie, już trzy razy najgorszy drop, jaki jest możliwy z dropa, tak? Co chwilę punkty mocy. No, to będzie albo moja najbardziej zła mega świnia, albo druga najgorsza. Zależy, czy będzie jeszcze jakiś epic, nie? O, kolejne punkty mocy, nie? Mam tego tak dużo. Ja nie potrzebuję kompletnie żadnych punktów mocy. No, ale... Dobra, lecą monetki, to... No, teraz tak, mega monetki, nie? Dobra, proszę jakiegoś jednego epika, no. Nie? Dobra, epik na koniec i podwajacze. To jest najgorsza mega świnia w moim życiu, no. Dobrze, że to jest na koncie od zera do milionera, bo jakby to było na głównym koncie, to ja bym się chyba załamał. No ale dobra, jeszcze taki bonusowy stardropik i lecimy na jakieś inne konto. W ogóle mam 1000 blingu, a więc kupię sobie takiego fajnego skinka na te konto. Wydaje mi się, że to jest naprawdę worth it skin. Zobaczmy, czy też naprawili. No, jeszcze tego nawet nie naprawili, że drugi cały czas jest taki na animację odblokowywania. Ale naprawdę spoko skinek, mi się podoba, więc sobie go szybciutko kupiłem. A jeśli chcecie, żeby wszystkie wasze mega świnie były pełne, wbijajcie do Luka TM. Na razie jest od 30 tysięcy, ale może kiedyś to podwyższymy, bo lecimy po top 200 Polski. Ale dobra, widzowie, mamy 39 błyskotek, 228 monet i 87 punktów mocy. Mityczny blik z mitycznego, what? Nawet nie wiedziałam, że tak się da. Ale całkiem spoko, dobra, epicki. Okej. Okay. Rzadki. Dobra, nie no, słabiuteńki na razie drop, ale z mityka poleciały blisko... What? Co jest? Ja dostałem 239 blingu na koncie Primo King. Mega świnia numer 3. Co jest? Widzowie, jest 10:00 i ja czekam sobie w BS-ie i nagle, kurde, zniknęła ta mega świnka. Nie wiem, jak się przyłączę na drugie konto, to prawdopodobnie na drugim koncie pierwsze otworzę, a potem na głównym, tak? Zobaczymy, jest taka możliwość, że tutaj będę miał najlepszą po prostu mega świnię. A jest taka możliwość, że będę miał okropną, tak jak na koncie od zera do milionera przed chwilą. Co nie zmienia faktu, że w dzisiejszym filmie otworzymy aż 12 mega świnia, więc dużo. Po 2 minutach dopiero mogę otworzyć tą mega świnię, widzowie. Musiałam przeczekać 2 minuty tylko po to, żeby otworzyć tą mega świnię, ale spoko. Wydarzenie mega świnia dobiegło do końca. To jest moje drugie konto, ale i tak liczę na jakiś dobry drop. Zobaczymy, czy będzie fajny drop. Mamy oczywiście full mega świnki, bo w moim klubie zawsze są full mega świnki, a więc wbijajcie. Ale dobra, widzowie. Pierwszy star drop rzadki, 50 gola, dobra. Lecimy. Dobra, kredytki. Od razu jest, kurde, jakiś plus tej mega świni. Więc jak będzie okropna, to zawsze jest jakiś plus. Legenda od razu. Nie, no mega. Nani, let's go, ojej, Nani, dobra, tu będą same rzadkie i bardzo rzadkie, Nani, czajcie, Nani, zapomniałam, jak to jest dropić postacie, widzowie, co, druga legendarka w jednej mega świni, to jest jakiś żart, nie, Grom, druga epicka postać. Ej, ja zapomniałem, jakie to jest uczucie dropić postaci z mega świni. Nie no, ej, to jest już przesada, no. Halo. Kolej, 100 kredytów z epika. Ej, nie, to jest moja... Nie, no, trzecia postać. Co? Co się stało w ogóle? Ej, ja nie mam pytań. 3 postacie z jednej mega świni plus jakieś 130 kredytów. Boże, to jest moja najlepsza mega świnia na 100%. 2 legendarki. Dobra, teraz już na pewno nic nie będzie, ale ja takie, wiecie, legendarny star drop, nic nie będzie, po czym jeszcze więcej.
I wlatuje jeszcze emotka. Nie no, jest jaka dobra mega świnia w ogóle. Kolejna z bardzo rzadkiego. Wow, ojej, ojej, widzowie. Ale piękny drop na te konto. A więc widzowie, otwieramy na głównym koncie. Tamten drop był naprawdę dobry. Ogólnie chyba bije 7000 pucharków za ten drop, bo to jest po prostu piękne, a więc sobie pogram troszeczkę na moim drugim koncie. Możecie wyczekiwać odcinkę, gdzie wbijam te puszki, albo po prostu będzie taki luźny z mojego drugiego konta. Ale dobra, boom, opening mega świni. Oczywiście pełna, bo w moim klubie są zawsze pełne. Lecimy, epicki. Nie, no od razu, kurde, jak mnie to zachęca do mega świni, nie? Od razu, kurde, po 2 żetonów. Mega. Ja jestem za ogólnie po 2 żetonów. Dobra, jestem emotka z bardzo rzadkiego. To jest jakiś fart roku, nie? Z epickiego lecą punkty mocy, a z rzadkiego emotka, nie? Kocham emotki, to jest takie dobre. Albo spreje. Ja spreje jeszcze bardziej lubię niż emotki, możecie się zdziwić, ale... Jeszcze bardziej spreje lubię niż emotki. A obie rzeczy po prostu lubię. Jak dużo osób mówi, ja chciałem monety, a nie jakąś emotkę, to ja mówię dosłownie odwrotnie. Wolę emotkę od monety 100 tysięcy razy. Nie wiem, jak możecie wolić inne rzeczy. No ale dobra, każdy woli co innego. Ten odcinek pewnie potrwa z 20 minut. Mamy mityczny, dobra. O Boże. Dobra, hop. Oj. Nie skomentuję tego mitycznego, dobra. Przeważnie z mitycznych leci, ciekawe. Na przykład z epickich leci, wydaje mi się, że gorzej leci z epickich. Tak szczerze mam wrażenie, ale kiedyś leciało lepiej z epickich. Nie, no jestem inny po prostu. Mówię, że leciało gorzej, a teraz, nie, dobra. Penny mroczny króliczek, ja mam jasnego króliczka, ale spoko. Jakby nie narzekam, bo to zawsze jest jakiś skinek, choć już mam fajnego skinka i to będzie, nie będę pewno go używał. Chyba, że sobie dam losowy skinek, zobaczymy, ale i tak się cieszę ze skinka, więc naprawdę fajna. Czy to jest jakaś wyśmienita mega świnia? No czwarta, ale nie znaczy, że jest jakaś super, jest fajna na pewno. I przy okazji mamy reset pucharków, zobaczymy ile dostaniemy blingu. Uwaga, możecie się pochwalić w komentarzu, ile dostaliście blingu. Ja dostałem prawie 200, a więc spoko, 192 blingu, nie wiem jak to się mówi, ale całkiem spoko. Mega świnia numer 5. Właśnie wczytuję gierkę i mamy mega świnię. Jest ona full, prawdopodobnie. Zaraz zobaczymy. Ale fajnie, widzowie. Kocham te mega świnie. Taki event nam walnęli, że to jest powalone, nie? Jest full mega świnka. W ogóle nie wiem, od czego wynika, że na przykład jest... Zobaczcie, 20 stardropów, a ja dostaję 19 albo 18, jak mamy full od, kurde, kilku dni. A możecie napisać w komentarzu, czy to z czegoś wynika, że zrobiłeś mniej winów, to dlatego? Nie wiem, ale no. Dobra, weźmy się za opening, widzowie. Nie mogę się doczekać, bo jak wy to oglądacie, to już jest dawno po Brawl Talku, ale jak ja to nagrywam, to jeszcze nie ma Brawl Talka, więc to jest też powalone. Zobaczymy, co nam jeszcze z tego wypadnie. Uwaga. Mityczny! Goblin Car, let's go! Nie jest taki skin za 79 gemów jak w ostatniej mega świni, ale naprawdę 29 gemów to jest naprawdę spoko. Mi się podoba ten skin, tak? Jest on naprawdę przyjemny i fajnie będzie grać jakimś nowym Karlem, a nie tym, którym grałem zawsze, tak? Uwaga! Ej! Spray jest ładny. No, widzowie, piękny jest. Ale dobra, widzowie, lecimy dalej. Epicki, monety. Nie. Ja nienawidzę podwajacza. Zróbcie coś z tym twórcy, bo ja ostatnio miałem taką sytuację, że skończyłem karnet, nie? I 3 star dropy pod rząd było rzadkie 100 podwajacz, tak? Wbiłem dosłownie 4800 tego czegoś, żeby dostać 300 w zamian, tak? Takie głupie to jest naprawdę. Jakby leciał chociaż gwarantowany, nie wiem, epicki, i by usunęli z epików to już było dobrze. Nawet bez usunięcia byłoby to lepiej, tak? Rico, okej. Okay. Lecimy dalej. Mityczny! Dawaj! A, cheeseburger. Nie skomentuję tego dropu, bo już mam lepszy oczywiście karton. No ale spoko, no drugi gadżet zawsze jest okej. Okay. Dobra, widzowie, lecimy dalej, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał też, kurde, pół godziny. Jak już pewnie to oglądacie, to jest nie wiem, która minuta. 8? 7? Nie wiem, ale mamy kolejny spray. Ile mi kosmetyków wyleciało w tej mega świni, nie? Ja tego nie pojmuję. Nie, 2 sekretów do sławy. Nie.
Nie, 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 200 kredytów do słaby. Dobra, mega świnia i tak mega udana. Tyle, ile mi w ogóle wszystkich rzeczy wyleciało. Patrzcie. Przebranie i dwa spray, emotka, gadżet oraz 200 kredytów. Jest to spoko, mega świnka, mi się podoba. Otwieramy kolejną mega świnię. Jest to mega świnia numer 6. Jesteśmy dokładnie w połowie otwierania mega świnia, więc ja się cieszę. Aha. Nie jest jakoś mało dropów, ale nie jest też jakoś wyśmienicie. Nie wiem, czemu mi dali 18 zamiast 20, jak mieliśmy full mega świnie. Ale pamiętajcie, wbijajcie do mojego klubu, bo tam full mega świnie zawsze, Luka TM. Dobra, już dość powstrzymam się od tego mówienia, bo no... Dla mnie to jest też inaczej, bo ja to nagrywam przez czas, a wy to oglądacie naraz, a więc to też tak jest inaczej. No ale dobra, widzowie, na razie są cudowne punkty mocy, które kocham. Monetki też wlecą, jakby monetki są spoko dla mnie, tak? Wkurzają mnie tylko punkty mocy i ten podwajacz, oczywiście to jest najgorsza rzecz. Tak, mówię, że podwajacz to najgorsza rzecz i mi wypada podwajacz, no trzymajcie mnie. No ale dobra, widzowie, otwórzmy sobie resztę. Na razie jakichś wyśmienitych dropów tutaj nie ma. Dajcie cokolwiek z sensem, okej, okay? Dobra. Mitek? Dobra, proszę. Nie dało się gorzej. 200 punktów mocy z mitycznego star dropa, tak? Już wolę emotkę od 200 punktów mocy, bo jakbym odebrał wszystkie maestrie, to bym miał tyle punktów mocy, nie wiem, z 13 koła bym miał na luzie. Tyle mam w maestrych, a więc... Nie przyda mi się to, jak teraz mam... Na tym koncie akurat mam mniej, ale wiecie, na głównym też nie przydaje mi się. Aktualnie na głównym mam z 8. Po prostu nie, no widzę, jak mi to leci i dostaliśmy jedynie 100 kredytów z tych ciekawszych rzeczy. Mega świnka, naprawdę nie jest super. Powiedziałbym, że nie jest zbyt fajna. Widzowie, jak wiecie, sandałki umarły, ostatnio nagrywałam o tym film i mamy mega świnię, która... Jest w klubie sandałku i dostajemy aż 3 blingu, no way, i 40 monet, plus 6 punktów mocy, widzowie. Nie wiem, tego klubu raczej nie odratujemy, ale jedno konto chcę tu mieć, bo zawsze to jest 1000 golda, żeby trzymać konto, a więc po prostu będzie to mój klub. Chyba, że ktoś by chciał ten klub po mnie jakby przejąć, to możecie pisać w komentarzu, bo komuś go mogę dać. No i niezbyt super to poszło, tak? Ale no, i tak się cieszę z tej super mega świnki. Ósmy chrum chrum. Dobra, widzowie, to jest konto El Primo King. Nie wiem ile tu. Jestem w klubie Koci Lordowie i dostajemy 10 star dropów, a więc niczego mi nie urwało, ale nawet całkiem spoko, tak, bo jest to połowa możliwych do zdobycia star dropów. Na razie gold. Ej, super drop. Ej, mega drop na razie. Ej. Kolejny gold. Sam gold leci. Let's go. Najlepszy drop z rzadkich. Oj, no, zepsuło się. Ale i tak, bardzo fajnie. Mi się podoba ten drop, naprawdę. No chciałbym, że... No. Ale te monety na początku to było takie OP. What? Kolejna emotka! Już druga w tej mega świni. Naprawdę idzie to pięknie. Łącznie mamy... Dwie emotki dostaliśmy specjalnie. Spoczko. Ale to jest konto Primo Kinga, więc to jakoś nie za bardzo jakby... Za bardzo nie... No, Boże... Nie za bardzo mnie obchodzą takie emoteczki, o to mi chodziło bardziej. Dziewiąta mega świnia i jakby wyszedłem z gry i wszedłem z powrotem i... A, dobra, jest po prostu, widzowie, jest to dziewiąta mega świnia, jest to naprawdę super. Jest też moje drugie konto, ale naprawdę się cieszę, że zrobię tak mocny opening, bo naprawdę rzadko kiedy widzimy takie wielkie openingi. 11 star dropu, naprawdę spoczko. No, mega start. Boże. Jak mnie wkurza, jak wypada podwajacz. O dobra, 10 kredytów, naprawdę spoko drop. Same rzadkie. Mityk, uwaga! Który raz w dzisiejszym openingu dostaję 200 punktów mocy? Możecie to policzyć. Powalone, dobra. Emotka z rzeki naprawdę nie jest źle. 100 kredycików, naprawdę spoko, mi się to podoba. Dobra, monety. Może być, widzowie. 100 monet chcę. No i leci, widzowie, tak? Proszę, coś fajnego. Nie. Widzowie, co to ma być? Dwa mityki, 400 punktów mocy. No, ta mega świnia była niefajna. Jedyne, co nam ciekawego wyleciało, to 110 krytów i emotka do Jackie. 10 mega świnia na tym odcinku. Pewnie już ten odcinek trwa z 15 minut, jak nie lepiej, a więc...
To jest z mojego głównego klubu. Niestety nie udało nam się dobić pula i mamy tylko 11. I już mam... No jest mi przykro z tego powodu. I cały czas punkty mocy dropią. Mam za swoje, widzowie, mam za swoje... 30 kredytów. Spoko. Idzie to na cudowną sławę, ale może... No way, no way, mamy skina. O kurde, ale się tego nie spodziewałam, widzowie. Prędzej skiny z epickich lecą niż z mitycznych, mam takie wrażenie, ale to może takie wrażenie tylko. Powalone, spoczy Doge, nie mam skina do Doge'a, jest to naprawdę najlepszy skin do Doge'a, bo ma oczywiście tylko... Legenda. Proszę. No widzowie, no. Z legendarnego Star Dropa wyleciał nam Star Power. Zdarza się i tak z epickiego lepszy drop niż z legendarnego, naprawdę super, naprawdę się cieszę. I to jeszcze taki useless Star Power, jakby to był ten lepszy do Spike'a, bo ja na niego poluję, tak, a... O Boże, szkoda troszeczkę, ale zawsze jest to przebranie Star Power i 30 kredytów. W tym tygodniu jestem dosłownie sam w klubie Sandałki, zobaczymy czy coś będzie w tym klubie. 5 bingu, lepiej niż ostatnio. Lepsza mega świnia świata. Epicki! I emotka! Ej, najlepsza mega świnia świata, widzowie. Emotka. No lepiej chyba wydropiła niż na głównym koncie. Oczywiście żartuję. Widzowie, jest to pierwszy odcinek, który wcześniej dla wspierających jest, a więc wydaje mi się, że spoko. Oprócz tego teraz Luka TM jest od 20 tysięcy, bo chcemy szybciutko zapełnić, a więc wbijajcie do klubu Luka TM. Kto został do końca, niech napisze w komentarzu hashtag mega świnka. Mega świnia, może będzie lepiej. I napiszcie w komentarzu, czy chcecie odcinek, jak wbiłem Ranked Diamond, naprawdę spoko. Ciężko było mi nagrać ten odcinek z racji tego, że robię nutkę, ale jakoś znalazłem ten czas, żeby nagrać ten odcinek, który dla mnie był długimi godzinami. Dla was to i tak będzie bardzo długi odcinek, wydaje mi się, że najdłuższy na tym kanale, bo nie wiem, z 18 minut będzie trwał, czy tam 17, czy tam ileś, nie wiem ile dokładnie. Po montażu zobaczymy. Samego materiału jest na 23 minuty, a więc zobaczymy, jak to po montażu będzie. Ale podejrzewam, że coś koło 17-18. Ja już nie będę przedłużał, widzowie. Jeśli ci się spodobał, zostawcie lajka, suba. Siema następnego. Nie pytajcie.